Wzruszający moment podczas defilady. Żołnierze upamiętnili zmarłego kolegę. Za nami defilada, która odbyła się dziś na ulicach Warszawy w związku ze Świętem Wojska Polskiego. W jej trakcie doszło do wzruszającego momentu. Chodzi o niezwykły sposób, w jaki żołnierze jednej z brygad postanowili upamiętnić swojego zmarłego kolegę. Zobaczcie poniżej. Wojskowa defilada przeszła ulicami Warszawy. Wielka defilada polskiego wojska przeszła dziś ulicami Warszawy i jak zwykle zgromadziła tłum obserwatorów. Udział wzięło w niej około 2,5 tysiąca żołnierzy służących w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych. Zaprezentowano najnowocześniejszy sprzęt, w tym m.in. statki powietrzne, a głos zabrali prezydent, premier i minister obrony. Zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i Donald Tusk w swoich wystąpieniach dziękowali sobie nawzajem. Dziękuję panu wicepremierowi, ministrowi obrony narodowej, a także panu premierowi, szefowi rządu za te słowa o jedności w sprawie bezpieczeństwa i o absolutnie wspólnej, jednolitej polityce, które przed chwilą padły. Dziękuję za kontynuację tej polityki rozpoczętej przez rządy Zjednoczonej Prawicy i przeze mnie osobiście, mówił Duda. Z kolei Tusk deklarował w imieniu wszystkich, pana prezydenta, marszałka i generalicji, że robią wspólnie wszystko, żeby polskie wojsko i Polacy nie musieli już nigdy liczyć na cud. Już nigdy nie postawimy polskiego żołnierza w sytuacji, w której wróg będzie lepiej uzbrojony, lepiej wyposażony, przekonywał premier. Wyjątkowy moment w trakcie defilady. Tak żołnierze upamiętnili zmarłego kolegę. Jednak po defiladzie media zwracają uwagę także na pewien wzruszający element. Chodzi o sposób, w jaki żołnierze z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej upamiętnili swojego zmarłego kolegę Mateusza Sitka, żołnierza, który zginął na granicy polsko-białoruskiej raniony przez migranta. Podczas przemarszu dało się zauważyć, że w kolumnie czołgów Abrams znajduje się jeden, który został nazwany imieniem poległego żołnierza. Na lufie czołgu wyraźnie prezentował się biały napis, Sitek 21, Mateusz Sitek w chwili śmierci miał 21 lat. Jak dodają dziennikarze Polsat News, czołg nazwano na cześć żołnierza, a matką chrzestną pojazdu została mama wojskowego. To nawiązanie do zwyczaju z okresu II Rzeczpospolitej oraz II wojny światowej. Tragiczna śmierć polskiego żołnierza. Przypomnijmy, że Mateusz Sitek zginął 6 czerwca 2024 roku wskutek ataku nożem dokonanego przez jednego z napierających na granicę migrantów. W 1 w warszawskiej brygadzie pancernej służył od grudnia 2023 roku. Pośmiertnie został awansowany do stopnia sierżanta. Prezydent Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Zasługi za dzielność, a minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz złotym medalem za zasługi dla obronności kraju.